Magazyn koszykarski Time Out, Łukasz Łukaszewski, witam serdecznie. W dzisiejszym odcinku naszego programu podsumujemy występy Stelmetu Zielona Góra w zmaganiach Eurocup, a także powiemy kilka słów o meczu All Stars Game, który został rozegrany w minioną niedzielę we wrocławskiej hali stulecia. Zaczynamy od Pucharu Europy, rozgrywek, które Stelmet Zielona Góra zakończył wygraną z Lokomotywem Kubań Krasnodar. Mimo niezłego bilansu, 3 zwycięstw i 3 porażek, podopieczni trenera Michaila Uwalina nie wyszli z grupy K, ale i tak grę w Last 16 można uznać za spore osiągnięcie. For Zielona Góra's basketball, it was first time in... Dla zielonogórskiej koszykówki to był pierwszy raz w Pucharze Europy i pierwszy raz w europejskich rozgrywkach w ogóle. A co to oznacza dla ciebie osobiście? Przede wszystkim myślę, że reprezentujemy to miasto i ten klub najlepiej jak tylko potrafimy. Zakwalifikowaliśmy się do czołowej szesnastki i na tym etapie zaliczyliśmy tyle samo zwycięstw, co porażek. To dobry wynik, zważywszy na to, że graliśmy przeciwko dobrym drużynom. Zagraliśmy przeciwko dwóm ekipom z Rosji, które próbują wygrać całe zmagania, i przeciwko Hiszpanom, a ich liga jest przecież najlepsza w Europie. Walczyliśmy ostro w każdym meczu, nie czuliśmy strachu przed żadną drużyną i właśnie w taki sposób powinniśmy kontynuować występy w polskiej lidze. Jakie mecze, czy też momenty były według ciebie dla was najtrudniejsze? Zdecydowanie 2 mecze przeciwko Spartakowi, ponieważ jak teraz widzimy, te 2 potyczki zadecydowały, kto awansuje dalej z naszej grupy. Niestety nie potrafiliśmy znaleźć odpowiedzi na styl gry, jaki prezentuje Spartak, i to był dla nas najtrudniejszy moment. Rzeczywiście, Stelmet zarówno na wyjeździe, jak i we własnej hali nie był w stanie przeciwstawić się Sankt Petersburgczykom. Za to w starciu z KHSol Sevilla pokazał się z bardzo dobrej strony, wygrywając u siebie 76-67 i na wyjeździe 85-81. Stelmet nie awansował do czołowej ósemki. Dla ciebie to wielka szkoda, czy mimo wszystko i tak osiągnęliście niezły wynik? Tak, na pewno dla klubu gra w europejskich pucharach to coś dużego. Zagraliśmy 12 spotkań w Europie, więc mam nadzieję, że w przyszłym sezonie będzie tak samo, albo i lepiej. Przed meczem z Lokomotywem widzieliśmy, że nie ma szans na ósemkę, ale to było dobre doświadczenie dla nas, dla drużyny i dla całego miasta. Meczem z Lokomotywem Stelmet pożegnał się z Pucharem Europy. W Kubaniu to Rosjanie okazali się lepsi, wygrywając 96-87. Początek spotkania w Zielonej Górze również należał do ekipy prowadzonej przez trenera Evgenija Paszutina. Goście po 10 minutach gry prowadzili 27-21, a po 20 48-38. W przerwie zawarliśmy umowę, że zrobimy wszystko, co w naszej mocy. Zostawiliśmy serce na parkiecie, a wyszło jak wyszło. Wiedzieliśmy, że Lokomotiv jest świetną drużyną, że grają dobrze i mają sporą przewagę. Po przerwie mieliśmy więcej energii, lepszą rotację w obronie. Dobra obrona dała nam pewność siebie w ataku. Ten zabieg przyniósł skutek już w trzeciej kwarcie, którą Stelmet wygrał 26-20 i przed ostatnią odsłoną meczu tracił do rywali tylko 4 punkty. W czwartej kwarcie gospodarze nie odpuścili i ostatecznie wygrali z liderem grupy K 94-88. W ekipie Stelmetu najwięcej, 29 punktów, rzucił Walter Hodge. Dla Lokomotivu 20 oczek zdobył Richard Hendricks. Na uwagę zasłużył również Nick Calates. Były klubowy kolega Hodge'a zapisał na swoim koncie 13 punktów, 5 zbiórek i 11 asyst. Myślę, że zakończyliśmy te rozgrywki takim dobrym akcentem. Wygraliśmy zasłużenie to spotkanie, pokazaliśmy większą energię, większą siłę. Z tego powodu się bardzo cieszymy. Myślę, że była to fajna przygoda dla wszystkich, dla całego zespołu, dla działaczy, sponsorów, bo wiemy, byli też z nami na niektórych spotkaniach, więc myślę, że była to udana przygoda. Myślę, że dziś kibice w Zielonej Górze mogli zobaczyć jednego z faworytów do zwycięstwa w Eurocup. W drugiej połowie pokazaliśmy się z lepszej strony. Chłopaki odpowiadali w najlepszy z możliwych sposobów. Po ostatniej porażce pokazaliśmy wyższość i charakter. To właśnie była nasza odpowiedź na to, co ostatnio działo się w naszej drużynie. Za nami wspaniały mecz i myślę, że obydwu zespołom należą się gratulacje. Teraz skupiamy się już tylko na Mistrzostwach Polski i dajemy z siebie maksimum.
Now we will turn completely to Polish Championship and try to give maximum. Thank you. Kolejny ligowy mecz Stelmetro zagra 2 marca. Zielonogórzanie w najbliższą sobotę podejmą w hali Centrum Rekreacyjno-Sportowego outsidera rozgrywek Rosę Radom. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 18. Podczas minionego weekendu, korzystając z przerwy w krajowych rozgrywkach, we wrocławskiej hali stulecia zorganizowano mecz gwiazd polskiej i czeskiej ligi. Poza meczem odbył się również konkurs wsadów, którego zwycięzcą został Michael Deloach z Quanto Turist Vitawy i konkurs rzutów za 3 punkty wygrany przez Przemysława Zamojskiego z Asseco Procomu Gdynia. Wracając do meczu, gwiazdy polskiej ligi wygrały 109-104, a MVP spotkania okrzyknięto Waltera Hodża. I'm very happy about, you know, our friends. Jestem szczęśliwy z powodu kibiców z całej Polski. To mój trzeci sezon tutaj. Ludzie mnie zaakceptowali i czuję, że postrzegają mnie jako jednego z najlepszych graczy ligi, jaki pojawił się tu w ciągu ostatnich 3 lat. Doceniam to wszystko i doceniam to, że ludzie na mnie głosowali. To był chyba twój trzeci raz w meczu gwiazd. Tak jest, zgadza się. I kolejny tytuł MVP. Musisz być bardzo zadowolony. Tak, chcę reprezentować drużynę w jak najlepszy sposób. Chcę zrobić dla Zielonej Góry coś dobrego i jak na razie to się udaje. Czy tytuł MVP był twoim głównym celem przed wyjazdem do Wrocławia? Nie, po prostu chciałem mieć zabawę, zabawę z kolegami z drużyny, poznać kilka nowych osób. Nie myślałem o MVP. W tym roku graliście przeciwko reprezentacji Ligi Czeskiej. To dobry pomysł na promocję kosza w naszych krajach? Oczywiście, było miło. To dobry pomysł na promocję dla jednej i drugiej ligi, ale przede wszystkim to coś nowego. Chodź w meczu gwiazd wystąpił w pierwszej piątce obok Filipa Dylewicza, Mateusza Ponitki, Olivera Stewicza i Quintona Hosleya, który w sezonie 2007-2008, grając w All-Stars Games Ligi Tureckiej, zgarnął nagrodę dla najbardziej wartościowego gracza. Było zabawnie, spędziłem miło czas w fajnej atmosferze. Cieszę się, że mogłem zaprezentować swój talent przed wami. Byłeś jednym z 3 zawodników Stelmetu, którzy zagrali w meczu gwiazd. Wygląda na to, że kibice was doceniają. Zawsze miło jest być docenionym za to, co robisz, bez względu na to, gdzie jesteś. Było tam wielu kibiców z Zielonej Góry. Widziałem sporo zieleni na trybunach. Cieszę się, że tam przyjechali. Mógłbyś porównać polski mecz gwiazd do pozostałych, w których grałeś? To zawsze jest zabawa, zawsze wokół panuje dobra atmosfera i tak jak powiedziałem, lubię pokazywać swoje możliwości i myślę, że polska i czeska liga wykonały dobrą robotę. Poznaliśmy różnych zawodników z innych drużyn, pogadaliśmy z nimi i wymieniliśmy doświadczenia związane z ligą i rozgrywkami. Miło było spotkać się z fanami, którzy na nas głosowali i spędzić z nimi trochę czasu. Polska drużyna wygrała 5 punktami. Co według ciebie było kluczem do zwycięstwa? Myślę, że szczególnie w pierwszej połowie Czesi nie zagrali do końca poważnie. My potraktowaliśmy to trochę inaczej, ponieważ ludzie, którzy tam przyjechali, chcieli pewnie zobaczyć trochę poważniejszej gry, a nie tylko zabawy, więc może to sprawiło, że pokazaliśmy lepszą jakość i może to było kluczem do zwycięstwa. Thank you for nice talking. Dziękuję bardzo. To wszystko, co przygotowaliśmy dla was na dziś. Do zobaczenia za tydzień w kolejnym odcinku magazynu koszykarskiego Time Out. No chyba, że spotkamy się w najbliższą sobotę w hali Centrum Rekreacyjno-Sportowego na meczu Stelmet Zielona Góra Rosa Radom. Do zobaczenia.